Jak wyglądają liczbowe statystyki dotyczące broni i przestępstw z jej użyciem? Z jakiej odległości można zabić drugiego człowieka? Po odpowiedzi na zarówno te, jak i inne pytania zapraszam. Numer 1. Jesteśmy niemal najbardziej rozbrojeni na świecie. Wartość oscyluje w okolicach 1,1 sztuki broni na 100 osób. Mniejszy wskaźnik mają na przykład takie kraje jak Japonia, Korea Północna, Rumunia, Litwa. A w taki sposób wygląda to na świecie. Czyli jeśli mamy blok, w którym mieszka 100 osób, to średnio będzie ich bronić przed zagrożeniem jedna sztuka broni. Słowo średnio jest kluczowe, bo będą takie bloki, w których są zarówno 3 sztuki broni, jak i takie, w których jest 0 sztuk broni. Mimo wszystko, nie ma tu wcale żadnego porównania z takimi krajami jak, dla przykładu, Australia, Grecja, Niemcy, Szwajcaria, Norwegia, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Numer 2. Celowe zabicie człowieka z odległości 3,5 km jest możliwe i zostało to dokonane w tym roku. Pod koniec czerwca wyszła o tym informacja, całość miała miejsce w Iraku. Osiągnął to kanadyjski strzelec wyborowy przy użyciu tego karabinu snajperskiego. Broń ta uważana jest za najcelniejszą. Pocisk o kalibrze 12,7 mm w tym konkretnym wypadku do swojego celu leciał przez około 10 sekund. Poza odpowiednim miejscem należy uwzględnić siłę wiatru, dystans, prędkość, krzywiznę planety. Wcześniejszy rekord wynosił o ponad kilometr mniej. Tomka na czarnym Pan lądzie. Ma prawo do swoich narzędzi obrony. Natomiast ja, skoro mam prawo do życia, to proszę mi nie zabraniać dostępu do karabinów. I ja mam takie doświadczenie szczególne, łaskawy panie, że mieszkam po pół roku w dwóch systemach. Kiedy mieszkam w Arizonie, wszyscy moi sąsiedzi są uzbrojeni i czuję się bezpiecznie, pomimo że do granicy meksykańskiej jest blisko i kartele przez te granice przełażą, ale nie podchodzą do domów prywatnych, bo wszyscy jesteśmy uzbrojeni. Natomiast kiedy przez drugie pół roku mieszkam w Polsce, nie mam nic. Nie wolno mi się nawet patelnią obronić przed intruzem, który wchodzi przez okno do mojego domu, bo naruszę jego nietykalność cielesną, kiedy go zdzielę patelnią. Takie są przepisy. Aspekt psychologiczny, który wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Dopóki wróg nie jest pewnym, że dana osoba nie ma broni, nie będzie miał tyle odwagi, co niektórzy filmowi bohaterowie, gdy okazuje się, że ich przeciwnikom akurat skończyły się naboje. Po czwarte, zakażmy ludziom posiadania legalnej broni, wtedy będzie bezpieczniej. Im broń bardziej dostępna dla przestępcy, a mniej dla zwykłego człowieka, tym więcej przestępstw z jej użyciem. A to mapa przedstawiająca ilość zabójstw z użyciem broni na 100 tysięcy ludzi w 2012 roku. Pozwoliłem sobie oznaczyć 10 krajów, których współczynnik, to znaczy ilość posiadanych sztuk broni na 100 osób, jest największy. W zasadzie to nic się nie zgadza. Tam, gdzie jest najwięcej broni, nie ma wcale proporcjonalnie większej ilości zabójstw z użyciem broni. Nawet na Wikipedii mamy możliwość sprawdzić oba rankingi na danych liczbowych. Wygrywa Honduras, gdzie jest 6 sztuk broni na 100 osób, a 67 osób zabitych na 100 tysięcy ludzi średnio rocznie. I dalsza część zestawienia jest bardzo podobna. USA zajmuje 11 miejsce, ale jest pewien haczyk. Ponad 6 z 10,5 zabitych to samobójstwa, w związku z czym USA w rankingu byłyby jeszcze niżej, gdybyśmy liczyli wyłącznie ilość zabójstw innych ludzi. Oczywiście, że są strzelaniny tam, gdzie jest broń, nie możemy uciekać od tego faktu, bo zdarzają się takowe. Tylko tak swoją drogą, sporo strzelanin miało miejsce, gdy przestępcy oczywiście mieli broń, ale ofiary już nie. Dodatkowo warto wspomnieć, że bardzo pomocna okazałaby się kultura posiadania broni w danym kraju.